odpowiadania na pytania. A mam jeszcze sporo rzeczy, które sam chciałem tak opowiedzieć. Jedna to, jak potem zobaczyłem to, jak opowiadałem w odcinku 7b o medytacji, to że wydawało mi się, że przedstawiłem medytację jako coś trochę samolubnego. Generalnie jest to właśnie nie przejmowanie się światem zewnętrznym, niczym innym, tylko skupienie się na sobie, na swoich emocjach, na pracy nad sobą. I na przykład po wyjściu z klasztoru właśnie niesamowitą radość. I jak się potem przekonałem po drugim klasztorze, to nie jest po prostu syndrom wyjścia z więzienia, ale to, że wszystko można odbierać tak wspaniale. Jedzenie, wiatr, słońce, rozmowy z innymi. Ale nie jest to egoistyczne. W pewien sposób jest, ale nie do końca, ponieważ to już nawet zachodnie filozofie odkryły, że żeby naprawdę pomagać innym, to trzeba zacząć od naprawienia siebie i uporządkowania swojego bajzu w głowie. Bo było paru takich, co próbowało uszczęśliwiać innych przed uszczęśliwieniem siebie, ale to raczej prowadziło do pewnych nie najfajniejszych dyktatur. Bo to, co medytacja uczy, te właśnie nazwy do tych rzeczy, które nauczyłem się z nauk na drugim retreatie, czyli compassion, loving kindness, czyli współczucie i sympatia, miłość do innych, to ją najpierw się w sobie wzbudza względem siebie, a potem w momencie, kiedy odchodzi się od tego konceptu ego, ona się naturalnie pojawia dla innych. To, że komuś innemu będzie dobrze, też jest wartością w świecie, tak samo jak to, że nam będzie dobrze. Ale nie chcę tutaj za dużo o tym opowiadać, bo ciężko mi nie wpaść w jakiś pompatyczny styl. Z drugiej strony zacząłem od tego, że medytacja nie jest egoistyczna, a z drugiej strony wchodzę, że po tym medytowaniu to prawie się staje jakąś matką Teresą przysłowiową. Ale to też nie do końca jest tak. Ja ciągle jestem kompletnym ateistą, czasami trochę zbyt cynicznie podchodzącym do świata. Ale naprawdę zacząłem z większą miłością i sympatią patrzeć na wszystko dookoła. Nawet jeżeli to wynikło tylko z tego, że mogłem zobaczyć, jak u innych, na przykład buddyjskich mnichów czy australijskich nauczycieli medytacji, to był naprawdę szczery styl życia, coś u nich naprawdę szczerego, że pomaganie innym jest lepsze niż zbieranie, czy dorabianie się, czy osiąganie czegoś, czy chwała, sława, ambicja. I że oni byli jednymi z najszczęśliwszych ludzi, jakich spotkałem, że można mieć coś, inne podejście do życia, niż dla nas wychowanych w zachodniej kulturze jest to zupełnie oczywiste. Może opowiem to na przykładzie, bo zwłaszcza będąc na tym drugim retreacie, gdzie było dużo nauk, dużo rozmów z nauczycielami, prywatnych, jeden na jednego, to dalej jakakolwiek rozmowa poza tą prywatną, jak się zgłosiło do nauczyciela, to była uznawana za złamanie ciszy. I w tych rozmowach poruszałem temat rywalizacji, ponieważ gry zawsze były dużą częścią mojego życia i czymś, co sprawiało mi radość. Gry różne umysłowe, czy to go, czy poker. I one często, czy planszówki, one często zawierają w sobie element rywalizacji. Gra się jest w tej grze zwycięzca i przegrany. Tak samo w sportach rywalizacyjnych. I z punktu widzenia buddyjskiego, jakiekolwiek sporty rywalizacyjne, czy to umysłowe, czy takie bardziej klasyczne, są złe. To jest dość mocne słowo, ale dokładnie tak wygląda. Przykładowo, czy jakiekolwiek turnieje. Przykładowo, pływanie może być przez buddyzm uważane za bardzo piękny sport. Jeżeli ktoś po prostu pływając stara się pobić swój życiowy rekord, popłynąć jak najlepiej. Ale jeżeli ktoś chce zdobyć złoty medal na olimpiadzie, to według buddyjskiej filozofii jest to nierozsądne, czy po prostu głupie. Bo w tym momencie ta osoba nie tyle walczy o to, że z samym sobą, żeby być coraz lepszym, coraz większego osiągnąć, to osoba tak naprawdę do szczęścia czy zaspokojenia tej jakiejś potrzeby, jaką jest złoty medal olimpijski, czy złoty medal na lokalnych podwórkowych zawodach,
to nie o to chodzi, żeby to różnicować, tak? To potrzebuje osób, które będą od niej słabsze. Ona może popłynąć słabo, dużo poniżej swojego na przykład życiowego rekordu, ale jeżeli wszyscy inni będą jeszcze słabsi, to zdobędzie medal, będzie uznawana, będzie szczęśliwa. I bardzo otwierające oczy, jakoś poszerzające horyzonty jest spojrzenie na to, że są osoby, dla których takie rzeczy jak na przykład zdobycie złotego medalu, to nie jest coś, nie tylko, że to nie jest coś wartościowego, ale to jest wręcz coś złego i że są osoby, dla których naturalne patrzenie na kogoś, kto próbuje zdobyć medal jest, ależ ta osoba jest nierozsądna. Jak ta osoba w ogóle mogła nigdy w życiu nie spotkać kogoś, kto by jej wytłumaczył, jak logicznie działa świat? I po raz kolejny, ja nie mówię, że dokładnie się na to przestawiłem. Gdybym się dokładnie na to przestawił, to zamiast wracać do pokera, bym go totalnie rzucił. Ale ciekawe jest spojrzeć na to, że rzeczy, które dla nas są oczywiste, takie jak osiągnięcia, już nie mówię nawet nie finansowe, ale chociażby sportowe. O. Kończy się okres rebuy'ów na party poker do 11. Nieważne, przepraszam. Mam zegar ustawiony do przypominania mi o turniejach, które mam grać. Ale teraz jestem na wakacjach i nagrywam vloga. Wracając, to jest bardzo ciekawe, że niektóre rzeczy, które dla nas są kompletnie oczywiste, jak na przykład osiągnięcie, medal, za które jesteśmy doceniani od małego i rodzice się cieszą, jak zdobywamy medal czy dyplom, to mogą istnieć kultury, w których są po prostu uważane za nierozsądną potrzebę posiadania ludzi słabszych ode mnie, względem których mogę się porównać. A powiem szczerze, że parę razy mnie to zastanowiło, jak dokładnie ja do tego podchodzę. Jakbym był w heads upie, w SOPA, walcząc o bransoletkę, to czy wolałbym zagrać dobrze i przegrać przez pecha, czy zagrać źle i wygrać przez farta i zostać pierwszym Polakiem, który zdobędzie bransoletkę? Prawie na pewno wybrałbym tą drugą opcję. W końcu zostałem wychowany w zachodniej kulturze. Ale jest to ciekawe, spojrzeć tak na świat, że w tym momencie właściwie to nie obchodzi mnie, jaki jestem, tylko chcę mieć kogoś słabszego od siebie albo fartem być, mieć lepsze osiągnięcie od kogoś. Ale mówię, to są tylko pewne elementy przemyślenia. Medytacja nie musi być zmieniać filozofii, może ona po prostu wzbogacić nasz aktualny sposób patrzenia na świat. A poza tym ciężko o niej opowiadać właśnie bez wpadania w jakieś takie drastyczne opowieści, bo medytacja jest trochę jak pływanie. A można przeczytać o tym 10 książek, dokładnie znać fizykę, prawa Archimedesa i różne inne dalsze rzeczy. Patrzę na ocean, dlatego tam macham w tamtą stronę a propos pływania. A może być paroletnie dziecko, które o fizyce nie ma pojęcia, a nauczyło się pływać i ma radość z pływania, zanurzania się pod wodą i tak dalej. Dlatego sugeruję wszystkim, żeby spróbować medytacji. Jest to coś naprawdę fajnego. Mówię, ta książka Mindfulness in Plain English, zostawię do niej linka pod filmikiem. A dla tych, którzy chcieliby czegoś powiedzmy szybszego i ciekawszego, to polecam spróbować medytacji przy jedzeniu. Na obydwu retreatach uczono nas tego. Ale wyjdzie długi ten filmik. Żeby jedząc liczyć ilość nałożeń jedzenia do ust i między kolejnymi nałożeniami odkładać obydwa sztućce, spluść ręce czy coś takiego. Albo jeżeli dla kogoś staje się to zbyt właśnie znowu liczeniem i o, ciekawe w ilu gryzach zjem obiad, to po każdym nałożeniu właśnie do ust liczyć gryzy i zaczynać od nowa. Tu nie chodzi o to, żeby dokładnie znać tą liczbę. Na przykład zjadłem jabłko w 94 gryzach. Chodzi o to, żeby się dokładnie skupiać na, powiedzmy, na żuchwie, na zębach, na żuciu. Nawet zamknąć oczy, właśnie odłożyć sztućce. W momencie, w którym mam coś w ustach, nie myśleć o następnym gryzie, czy nie nakładać kolejnej łychy.
ale po prostu skupić się na tym, z zamkniętymi oczami na tym punkcie, gdzie się gryzie. Poczuć smak. I takie skupienie się na jedzeniu, które po prostu w krótkim okresie czasu daje tyle, że jedzenie dużo, dużo lepiej smakuje. Też jest formą medytacji. Formą zwiększania skupienia, świadomości samego siebie, swojej uwagi, smaku, swoich zmysłów. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli spróbujecie, jak z wam z tym poszło. Może być jedzenie, to może być po prostu kubek herbaty, w ilu łykach był wypity. Albo po prostu, wiesz, właśnie mówię, jeżeli ktoś nie chce za bardzo się skupiać na liczeniu, to łyk. Łyk. Jeżeli jeszcze zostały jakieś wątpliwości a propos medytacji, których nie poruszyłem, też możecie informacje o tym zostawiać w komentarzach. A następny raz myślę, że jak coś opublikuję, to będzie to właśnie tu o Meksyku. W jakimś porównaniu z Tajlandią, mimo już nie przepadam za porównaniami. Ale ten Meksyk też jest ciekawym fragmentem świata, a propos którego z ochotą bym się podzielił moimi odczuciami. Zwłaszcza, że niestety nie ma tutaj, przynajmniej w tej części Meksyku, gdzie ja jestem, jakichś wojen narkotykowych i gangów walczących. A za to są piękne plaże. Może na koniec, żeby trochę to zelżyć, to mogę pokazać dookoła, jak to tu wygląda. Tak wygląda Meksyk na wschodnim wybrzeżu. Mocno podobny do Tajlandii. Dobra, przeciągnąłem z tą długością. Trzymajcie się. Do następnego.